Jak zajmować się rośliną, którą jest pieniążek? No to jest nazywa się ogólnie, jego prawdziwą nazwą jest Pilea peppermoides. Na karteczce tutaj mam. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem. Jest też Peperomia Pileo coś tam, więc wiecie, żebyście się nie pomylili. To jest Pilea, nie Peperomia. One się różnią. Ogólnie to pieniążki. Ogólnie pieniążki lubią dość częste podlewanie małymi dawkami wody. Nie takie, że lejemy naraz, bo wtedy dolne liście zaczynają. O, czekajcie. Mam tutaj przykład, bo ostatnio dłużej podlewałem. Znaczy jakby rzadziej podlewałam i raz podlewałam więcej, no i już mi żółknie dolne liście. Widzicie, a pieniążki żyją przez... Jeśli je przesuszymy, to nic im się nie stanie. Jeśli je przelejemy, to już po nas. I znaczy raczej po pieniążku. Pieniążki są gatunkiem roślin sukulentowatych, czyli gromadzą w swoich tkankach wodę. Widzimy nawet, mają grube tkanki, w których gromadzą wodę. Więc nie musimy ich tak często podlewać, możemy je nawet zostawić na urlop i się o nie w ogóle nie bać. Wolą rosnąć w mniejszych doniczkach, ponieważ kiedy są w mniejszych doniczkach, wytwarzają dzieciory. Ja miałem w mniejszej doniczce, wytworzył mi chyba 6 czy 7 dzieci. Parę zabrałem i przesadziłem do większej doniczki i od tego czasu ani jednego więcej dziecka nie dostał. Nie odziecił się. Pieniążki się tak też bardzo łatwo rozmnaża. Nie próbujcie przez jakieś tam pędówki czy coś, bo to nie ma sensu, bo każdy pieniążek w końcu puszcza te dzieci. O, piękne. A z pieniążkami jest problem zimą, ponieważ pieniążki... To jest dla nich bardzo trudny problem, okres, bo one nie lubią, jak jest mokro i jest zimno, albo jak jest sucho i jest zimno i jest tak niewilgotnie, no i są bardzo zmienne warunki i wtedy zwykle odpadają im dolne liście, nie musicie się tym martwić, jeśli korona też nie gnisz, czyli to wtedy będzie problem. Ale ogólnie nie ma czym się martwić. Też było pytanie, czemu tak brązowieje pień, to jest tak normalnie jak u normalnie kaktusów. On po prostu robi się taki, żeby być wytrzymalszy, żeby utrzymać te liście, bo to może nie wydaje się takie ciężkie, ale jednak tyle utrzymać, ma utrzymać jakiś gumowy pień, to byłoby trudno. Też jest inne pytanie co do pieniążków, dlatego nagrywam o nich film. Co to jest oto? Takie te białe kruszynki. To jest... Boże, to jest rodzaj cukru? Cukru, tak. Wytwarzany przez tkanki, on jest niezbędny, ale tu są niepotrzebne resztki go, które zostają wydzielone przez te maleńkie aparaciki. Widzicie? Takie słodkie. Nie, i to nie jest brokat. Nikt nie brokatuje pieniążków. Co do rozmnażania pieniążków, to wystarczy uciąć tam, jakby widzicie, takie... Te pędy to są takie same pędziki jak tu. Wystarczy tam usiąść tam w dole i już macie nową roślinę. O, tutaj też mam pieniążkę. Ja rozmnażam pieniążki na potęgę, a już parę rozdałem. Czasami są takie problemy, bo liście się zwijają, to też jest normalne. Nawozimy pieniążki dość często, znaczy częściej niż większość sukulentów, ale... Wiecie, nie przesadzajcie, bo będą przykre zmiany. Tutaj widzę jakąś zmianę na liściu. Więc co do pieniążków, też bardzo trzeba uważać na szkodniki, bo pieniążki są wytrzymałe do czasu, a jak się już złamią, to już będzie po pieniążku. Więc trzeba oglądać i patrzeć. To są aparaty szparkowe, ale trzeba patrzeć, czy nie ma tam przędziorów, czyli białych takich pajęczynek. Najczęściej one są tutaj albo tutaj przy końcu liścia. Albo w ciornastków, takich małych, czarnych, wijących się brązowych czy srebrnych przecinków. Albo tarczników czy wełnowców. Wełnowce to jest najgorsza zmora kaktusów. Miałam kiedyś wełnowce, zabiły mi 4 kaktusy. To są takie białe jak wełna. I są jeszcze 2 odmiany wełnowców. Są wełnowce pędowe, które na pędzie sobie siedzą i sobie tutaj wysysają soki. I są wełnowce jeszcze trudniejsze do pozbycia się, czyli wełnowce korzeniowe. To jest taka wełna w korzeniach, to wtedy są wełnowce. No ja widziałam wełnowce korzeniowego, ale wtedy nie wiedziałam, że to, no i zabiłam roślinę. Więc zdecydowanie polecam takiego pieniążka, bo on sobie poradzi i w ciemniejszym, i w jaśniejszym miejscu. Kiedy jest w ciemniejszym miejscu, nie będzie wytwarzał dzieci i z tym trzeba się pogodzić, ale i tak będzie pięknie rósł. Więc polecam. A i takie przebarwienie na liściach to jest od
za małą ilość nawozu, bo nie mam dla niego dobrego nawozu. Jak znajdę jakiś dobry, to wam podeślę. No, więc mam nadzieję, że zainspirowałam was do kupna pieniążków. Nie dajcie się wziąć na wielkie ceny, ponieważ uprawa pieniążków nie jest trudna i one są tak naprawdę banalne, a je potrafią sprzedawać 4 razy drożej. Więc po prostu poczekajcie na okazję i kupcie sobie takiego pięknego pieniążka, bo on mnie bardzo zadowala. Jego ogólny przyrost w ciągu roku to jest coś około 50 cm, czyli no do mnie jakiś taki przyjechał. No to urosło u mnie. A i trzeba je regularnie obracać, widzicie czemu? Tego co stawiłem właśnie przed tym filmem na parę dni, tak? No i widzicie. Idzie w tą stronę do słońca, a tu liście są bardziej zmarnowane, a tu jest większość tych liści. Więc na pewno, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zostawcie subskrypcję, bo 40% osób, które ogląda nasz kanał, jest tylko subskrybentami, a 60% nie subskrybuje kanału. Będę wdzięczna za łapeczki w górę, ale wiecie, to są tylko łapeczki. Aha, no, za mała wilgotność powietrza dla pieniążka. I zaczął zwijać liście. Nieważne. Jest niedorozwinięty liść i ma za małą wilgotność powietrza, to dlatego to się dzieje. A żeby widzieć, jak zwiększyć wilgotność powietrza, to wejdźcie w mój film, który był nagrywany jakieś 3 tygodnie temu. Polecam szczerze, bo sam też się na nim edukuję i edukuję mojego współpracownika. Cześć!